Witam serdecznie, moi drodzy. Mam takie nowe informacje, które mają gigantyczny związek z tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. Chyba wygląda na to, że premier Wielkiej Brytanii i partia konserwatywna słucha moich filmów pół żartem, pół serio, bo właśnie w Wielkiej Brytanii stwierdzono, że zaczną rozbudowę i budowę i polepszenie infrastruktury dojazdów do małych miasteczek, małych miejscowości, połączenia północnych miast, a także wsi wielką siecią różnego rodzaju komunikacji. Ja o tym ciągle tłumaczę, że w Polsce mamy totalną zapaść, jeżeli chodzi o małe miasteczka. One będą się wyludniać, wsie i tak dalej. To będzie totalna pustka i to będzie tragedia dla Polski, że w Polsce zamiast bezsensownie budować następne jakieś super drogie apartamenty i powiększać miasta kosztem małych miasteczek jest totalnie bez sensu, bo wystarczy wybudować na przykład pociąg dojazdowy, czy jakąś drogę, czy infrastrukturę do wielu miasteczek, łącząc te miasteczka z innymi miasteczkami i metropoliami, dzięki czemu one nie będą odizolowane i będą miały infrastrukturę i dzięki temu zdobędzie się tanie nieruchomości, które już są wybudowane. Czyli w Polsce mamy w danym momencie, no chyba Brytyjczycy zrozumieli ten sens, jaki ja przekazuję, że po co, bo my w danym momencie co my robimy to, że budujemy następne nieruchomości, nawet wprowadzono tak zwany niebezpieczny kredyt, który ma sprawiać, że zagraniczne banki i zagraniczni deweloperzy będą spijali zyski, budując i sprzedając 3 razy za drogie nieruchomości w 3 razy za drogich miastach, prawda? Zamiast te pieniądze przeznaczyć na budowę małych kolei dojazdowych, dróg, infrastrukturę w danych miasteczkach i tak dalej, prawda? Czyli byśmy mieli realnie, byśmy budowali Polskę, łączyli Polskę, byłaby infrastruktura, no to w Polsce robi się odwrotnie, nie łączy się miast, miasteczek, infrastruktury, czyli to będzie się wszystko zapadać, a się przeznacza pieniądze w kierunku dużych miast, które i tak są bardzo przeludnione. Wiecie, no bo mamy wyjście. Wybudować sobie fajną infrastrukturę i te miasta i miasteczka, one będą zaludniane, będzie fajnie, prawda? Powiedzmy, tak? No bo tam są te nieruchomości, a one się wyludniają i te nieruchomości są tańsze w tych małych miasteczkach, prawda? Bo nie ma tam, bo ludzie stamtąd uciekają, bo przede wszystkim bardzo trudny jest dojazd, nie ma połączeń, prawda? Nie ma tego wszystkiego, co, tak jak to wygląda na przykład, proszę zobaczyć na przykład Belgia, jak jest połączona i Holandia, prawda? No w Belgii i w Holandii, no nie można powiedzieć, że coś jest odizolowane, proszę zobaczyć. Od Belgii właściwie, proszę zobaczyć, tu cała ta Belgia, cała Holandia, to są wszędzie tutaj, aż po Niemcy, kolonie, prawda, to jest wszystko jedna wielka droga, sieć dróg, połączeń kolejowych, drogowych, różnych, różnistych, prawda, na tak małym obszarze, a ten mały obszar to jest, szanowni państwo, raptem taka wielkość, no nie wiem, 1/3 Polski, prawda? I my mamy właśnie taki problem, że mamy te duże metropolie, które się totalnie no są przeludnione, są, no i nasi rządzący uważają, że nasze metropolie, no Łódź może nie, tam Łódź się, może chociaż teraz, nie wiem jaka jest sytuacja, prawda? I nasi rządzący uważają, że trzeba przeludniać te miejsca, prawda, dalej, pompując niebezpieczny kredyt poprzez zagraniczne banki, zagranicznych deweloperów w te nieruchomości, w tych metropoliach, prawda? Brytyjczycy zrozumieli, szanowni państwo, że, bo oni chcieli wybudować kolej z Londynu do Birmingham i z Birmingham do Manchesteru i ona ma być jakaś taka, miała być jakaś super droga, oszałamiająco droga, prawda? No i oni stwierdzili, że oni tego nie będą jednak budować ze względu na to, że to jest po prostu za drogie i w zamian będą łączyć miasta, miasteczka, prawda, między sobą, polepszać dojazd i tak dalej, co będzie oznaczało, że będzie łatwiej żyć i łatwiej dojeżdżać na przykład do pracy, że człowiek będzie mógł mieszkać łatwo poza na przykład z dala od jakiegoś miasta, na przykład tak jak na przykład w Gdańsku, wiecie, no gdzieś tam poza Gdańsk właściwie bardzo trudno żyć poza Trójmiastem bez samochodu. Wybudowali tam jakąś kolej taka, która dojeżdża do Kaszub, ale to wszystko, jedyna kolej, która właśnie w Polsce, w Gdańsku, no to ona idzie gdzie? To ona idzie tutaj, prawda, to jest ta główna kolej, która idzie do tam Torunia, tam nie wiem, może przez Bydgoszcz, ja nie wiem jak ona tam idzie, do końca Tczew, prawda, do Warszawy. No i tyle, prawda? Ale nie ma tych takich kolei, takich dojazdowych tutaj, prawda? Tego wszystkiego nie ma. To jest, a już tutaj droga, jeżeli chodzi do tutaj na te nasze wybrzeże, to już w ogóle jest tragiczna. Tam mamy takie piękne miejscowości, takie piękne miasteczka i one się po prostu, to się wszystko, generalnie ta cała nasza Polska zawala pod jarzmem depopulacji, a ludzie, którzy nawet by zostali w tych miasteczkach, to wyjeżdżają właśnie do tych dużych miast, w których będzie pompowany ten niebezpieczny kredyt i tego rodzaju właśnie filozofia. Zamiast... Widzicie, bo oni, Brytyjczycy, zrozumieli, że ta szybka kolej jest bez sensu, bo lepiej zainwestować w połączenia między miasteczkami i tak dalej, co sprawi, że będzie dojazd do tanich nieruchomości, tak? Czyli nie trzeba wybudować na przykład w Warszawie, czy tam we Wrocławiu, czy w Krakowie następnych 40-metrowych klitek, tylko można na przykład te pieniądze przeznaczyć na dojazd do jakiegoś miasteczka, które się generalnie zapada ludnościowo, no i dzięki temu będzie łatwo dojeżdżać do metropolii, do miasta, czy z miasta do miasta, prawda, z miasta do miasteczka i właśnie się zdobędzie w ten sposób dostęp do tych nieruchomości, które już są wybudowane, tak? Szanowni Państwo, my w danym momencie zawalamy całą swoją Polskę, zawalamy Polskę, niszczymy ją, Szanowni Państwo, bo ona zardzewieje po prostu. Polska zardzewieje i zgnije, prawda, w większości przypadków, ze względu na to, że u nas nie ma infrastruktury właśnie do tych wszystkich miast i miasteczek. Ja zacząłem swoją krucjatę wobec tego już dawno, ale... No, w Polsce nie ma zainteresowania w ratowaniu Polski. W Polsce jest zainteresowanie, Szanowni Państwo, wypompowanie zagranicznego bankstera i dewelopera. Zanim przejdę dalej, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a także oczywiście wkliknięcie w link poniżej w mój angielskojęzyczny kanał, na którym chciałbym bardzo szybko już zacząć nadawać, tam kliknąć w link, tam zabierze Państwa do angielskojęzycznego kanału mojego i bardzo proszę o subskrypcję, to zabierze sekundę, a mi naprawdę pomoże. Przechodzę już z powrotem do tematu. Szanowni Państwo, ja tam od roku już mówiłem o takich sytuacjach i wygląda na to, że Brytyjczycy robią właśnie, Szanowni Państwo, to, co ja mówię, że powinniśmy zrobić w Polsce, bo my mamy naprawdę, bo oni kasują tą szybką kolej na rzecz małych kolei, małych dróg dojazdowych i tak dalej, polepszenia dojazdu i komfortu życia wreszcie Wielkiej Brytanii. No bo zrozumieli, że Londyn, Birmingham i Manchester to nie jest, wiecie, cała Wielka Brytania, tak? Zresztą Londyn, Birmingham i Manchester już dawno kulturowo mają bardzo mało coraz mniej wspólnego w ogóle z brytyjskością i angielskością. No, angielskie miasta są to już w bardzo małym stopniu. To są miasta, ja bym powiedział, między... Jest takie słowo, przepraszam, zapomniałem tego słowa, kosmopolitańskie, prawda? No na pewno te miasta już niedługo stracą status kulturowo brytyjskich i europejskich. Ewentualnie tam sytuacja została podtrzymana w Londynie, Birmingham i Manchesterze jako, że tak powiem, kulturowo europejskie, w tym, że przyjechało tam po prostu zwyczajnie dużo Europejczyków, jak Polacy, Litwini, tam Łotysze, wiecie, Rumuni, Bułgarzy, dużo Czechów, Słowaków, tam Węgrów, prawda, i tak dalej, trochę Chorwatów i tam jakichś innych narodowości różnych, różnistych z Europy, tu z centrum i z naszej północy. Ale w danym momencie no, stwierdzono, że to jest bez sensu pompować te miasta. Bez sensu pompować, bo one mają już gdzieś te swoje limity, ale Wielka Brytania na tyle jest fajnie zbudowana, że Wielka Brytania jest generalnie małym krajem, ale generalnie tam jest bardzo dużo małych, fajnych miasteczek, miast, tak spokojnych, fajnych, miłych, prawda? Dużo tych fabryk właśnie jest naokoło tego wszystkiego i dobrze skomunikowane takie miejsca, bardzo dobrze skomunikowane z dobrą infrastrukturą oznaczają jakby taką, może nawet wartość dodaną, bym powiedział, no bo łatwiej, taniej, prawda? Bo widzicie, u nas w danym momencie bardzo często jest lepiej, taniej ściągnąć sobie na przykład produkt, nie? Z Berlina, na przykład z Berlina do Gdańska, na przykład z centrum Lidla z Berlina do Gdańska na przykład, taniej ściągnąć produkt Lidlowi niż na przykład no nie wiem, tam z Olsztyna spod Suwałk, prawda? Bo na przykład nie ma infrastruktury. Albo to, albo to, albo siamto, prawda? Albo nie ma pracowników tutaj, bo wyjeżdżają wszyscy na przykład, prawda? Do Warszawy, czy Trójmiasta i tak dalej, tak? I to jest, niestety jest, szanowni państwo, przykre i to jest prawda. I Brytyjczycy zrozumieli, żeby silnik dobrze działał, musi być naoliwiony. A u nas, jak matoły, lub po prostu z kwestii jakichś, nie wiem, wiecie, to, bo ktoś chce zarobić i zarobią ci, co mają zarobić, a cały naród straci, bo się zdepopuluje, a cała reszta Polska zgnije. No, Polska gnije, szanowni państwo, Polska gnije, już by dawno zgniła, ale zgnije i tak ta cała reszta Polski, zostaną tylko miasta i ewentualnie fajne małe miasteczka, jakieś takie, wiecie, dobrze skomunikowane i tak dalej, ale cała reszta to się zrobi Hiszpania 2, że po prostu Polska jak jest pusta w danym momencie, to będzie jeszcze bardziej pusta i koniec, kropka, jeżeli nie zrobimy tego, co trzeba, nie skomunikujemy dobrze Polski. Wiadomo, że to nie da się tak wszystko łatwo, prawda? I przyjemnie, bo po prostu Polska jest duża i czasem się po prostu nie opłaca, ale jeżeli, szanowni państwo, mamy przykładowe miasteczko, miasto, które ma 100 tysięcy mieszkańców i w tym mieście przybywa setki mieszkań w danym momencie, bo się dzieci nie rodzą, Polacy wyjeżdżają za granicę lub przeprowadzają się do dużych miast, bo tam są do tych 40-metrowych klitek, no to tam coraz więcej tych nieruchomości, tego wszystkiego jest, prawda? No to musimy postawić pytanie, co lepiej wybudować? Dodatkowe 5000 klitek, nie wiem, tam, wiecie, w Warszawie? Czy w Trójmieście, czy dobrze skomunikować, nie wiem, Bydgoszcz z Toruniem i nie wiem, z jakimiś tam miasteczkami i tak dalej, żeby bardziej się opłacało właśnie zarabiać tutaj właśnie lokalnie, niż żeby bardziej się, szanowni państwo, bardziej opłacało ściągnąć Lidlowi, wiecie, produkt z Drezna do Bydgoszczy, niż na przykład z Olsztyna do Bydgoszczy, prawda? Bo i dlatego te firmy, i o to chodzi właśnie, że pompowanie polskich miast, dobrze, my mamy dużo miast, my nie musimy ich w ogóle pompować, prawda? Mamy dużo miast, bardzo dużo miast. W Polsce jest potrzebna infrastruktura, szanowni państwo, w Polsce potrzebna jest, żeby silnik był dobrze naoliwiony, dobrze pracował, dobrze produkował. No, a my tutaj sobie, wiecie, skupiliśmy się na takim czymś, że zamiast zrobić infrastrukturę w mieście i pracę w mieście, w którym no, mieszkań przybywa masowo, tak? I te mieszkania będą coraz tańsze, bo jest depopulacja Polski, tak? To my wolimy, zamiast stworzyć tam infrastrukturę, to te pieniądze, które poszłyby na infrastrukturę i by zostały, i by była infrastruktura, czyli by był silnik, to my wybudujemy za te pieniądze 1035-metrowych kawalerek. No właśnie tak się dzieje, szanowni państwo. I druga taka ważna informacja, którą chciałbym zapodać, to mało ludzi sobie zdaje z tego sprawę. Albo ludzie na przykład mówią, wiecie, bo ludzie mówią, że tam Włochy upadają, Hiszpania upada. Ach, szanowni państwo, proszę zobaczyć, mało się o tym mówi. No tak, właśnie te Włochy upadają, że w 2022 roku, tak jak tutaj widzimy, podobno już w Hiszpanii, proszę zobaczyć, w 2022 roku we Włoszech mieszka już 1 984 000 Rumunów. Wyobrażamy sobie, nasi koledzy Rumuni stanowią największą imigrację do Włoszech. No to wyobraźcie sobie, że dwa miliony Rumunów mieszka we Włoszech. No tak, takie biedne te Włochy, że tam są w stanie zwabić 2 miliony Europejczyków do swojego kraju. Przecież ci Rumuni mogliby pojechać wszędzie. Przecież oni chyba by mogli, ja nie wiem, czy też mogą jeździć do Niemiec już, ale 2 miliony Rumunów. Szanowni Państwo, to w Anglii jest 1 000 000 Polaków. Wiecie, no tak na stronie to Brytyjczycy, wiecie, bo jak to było z tymi Brytyjczykami, bo tych Polaków to jeszcze by tam przegryźli, bo już byli i już ten, ale jak zaczęli Rumuni przyjeżdżać do Bułgarzy do Wielkiej Brytanii, to szanowni Państwo, woda na młyn dla Brexitu. Jeszcze tych Polaków daliby tam, wysłaliby tych Polaków z powrotem wszystkich, tak? Ale no już Rumuni i Bułgarzy to dla nich było za dużo, nie? No to Rumuni i Bułgarzy zasilili, szanowni Państwo, Włochy. I Włosi się cieszą, i Rumuni się cieszą, bo 2 miliony Rumunów, szanowni Państwo, mieszka już we Włoszech. Proszę sobie to wyobrazić, jaka to jest skala. 2 miliony Rumunów mieszka we Włoszech. 1 000 000 Polaków mieszka podobno tylko w Wielkiej Brytanii. 1 000 000, tak? 1 000 000. Jaka to jest gigantyczna diaspora, prawda? I jak dużo Rumunów mieszka we Włoszech, prawda? We Włoszech mieszka tylko, proszę sobie wyobrazić, we Włoszech mieszka tylko 99 000 Polaków. I ta liczba się nie zmienia od tam dziesięcioleci, tak? Jak było 80 000 czy 90 000 Polaków, tak jest 90 000 Polaków i tyle, tak? Czy tam 100 000 Polaków. Coraz więcej tych Polaków przybywa, ale dlatego pewnie, że się tam rodzą, tak? Chorwatów we Włoszech jest 112 000, prawda? No to, wiecie, to są takie dane, jak się mówi, że o, Włochy upadają. No tak upadają, że upaść nie mogą, że mieszka tam, widzicie, no tak, Włochy upadają, że upaść nie mogą, że mieszka tam 2 miliony Rumunów, 0,5 miliona Marokańczyków, 420 000 Albańczyków, 300 000 Niemców. No to tragedia, no 300 000 Niemców we Włoszech mieszka, no to jest dziwne, że Niemcy, no 300 000, co ci Niemcy tam robią, prawda? Proszę zobaczyć, Ukraińców 265 000, Chińczyków jest 162 000, North Macedonia, czyli południowa Macedonia, to jest północna Macedonia, 160 000. Szwajcarów, szanowni Państwo, jest szokująco 159 000 Szwajcarów we Włoszech. Egipcjan 140 000, proszę bardzo. Ekwadorczyków 119 000, Mołdawian 120 000, Filipińczyków 115 000, Serbów, Kosowo i Montenegro 110 000, czyli Czarnogóra, Chorwatów 108 000 i dopiero Polaków 99 000. I proszę bardzo, następne kraje, które tam mieszkają, w których jest około, z każdego kraju, który teraz wymienię, po 70, 80, 90 000, to jest, proszę bardzo, Peru, Sri Lanka, Tunezja, Pakistan, India, Bułgaria, Senegal, Brazylia, Rosja, nawet Rosjan jest 37 000, Gana 33 000, Dominikana 30 000, Francuzów jest 30 000, nawet Brytyjczyków, szanowni Państwo, jest 30 000 we Włoszech i nawet Hiszpanów jest 30 000 we Włoszech. No upadający kraj, szanowni Państwo, upadający, no tak, upadający. Wiecie, i dlatego ja się z tego śmieję wszystkiego, co nam się wciska w telewizji, że nam się mówi, o, Włochy upadają, no nie jest tam jakieś bogactwo największe i tak dalej. Wiecie, nie zarobisz tam 5000 euro miesięcznie. No ale no to co ci Rumuni wszyscy robią w tych Włoszech? Na kominiach siedzą? Na kominy wchodzą i siedzą na tych kominach? Te 2 miliony? Co ci Chińczycy tam robią? Co robią? W łódkach pływają? Na łódkach śpią? Szanowni Państwo, Niemcy 300 000, niedobrze Niemcy, co robią w tych Włoszech, szanowni biednych. Co oni tam robią w tych Włoszech? A nawet Brytyjczyków 30 000 się znalazło, szanowni Państwo. No to są takie właśnie wiadomości. Wiadomości przede wszystkim na temat tego, co robią w Wielkiej Brytanii. Stwierdzili, że szybka kolej jest bez sensu. Stwierdzili, że lepsze będzie dla Wielkiej Brytanii skomunikowanie miast i miasteczek, w których jest dużo nieruchomości tanich, szanowni Państwo, a nie żeby to działało, żeby było szybciej, żeby było lepiej, a u nas, szanowni państwo, dalej się nam wpaja takie kocopoły, że u nas to trzeba budować 30-metrowe klitki, żeby nam się życie polepszyło, a nie wybudować infrastrukturę, pracę, wysokie zarobki. No i tak sobie skończymy właśnie naszą Rzeczpospolitą. 300 lat żeśmy walczyli o to, żeby zniszczyć wszystko w lat 30. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do obejrzenia filmu, który pojawił się na ekranach państwa monitorów. Pozdrawiam i do usłyszenia.